Wałbrzyski rynek na jeden dzień zamienił się w wielką inscenizację zdarzeń z II wojny światowej. Byli żołnierze niemieccy, polscy i rosyjscy oraz wozy z tamtego okresu. Reprezentuję Wojsko Polskie, tak? My reprezentujemy Stowarzyszenie Pojazdów Militarnych Twierdza Wrocław. Jesteśmy tu na zaproszenie zaprzyjaźnionej grupy, żeby wziąć udział w dzisiejszej inscenizacji. Przyjechaliśmy z Wrocławia w skromnym składzie, tak po prostu, żeby zamanifestować swoją obecność. I uważamy, że takie pokazy są bardzo widowiskowe, podobają się ludziom i dlatego bierzemy w tym udział. Jest to nawiązanie do historii naszej z okresu II wojny światowej. Tak jak widać, jest dużo statystów, dużo osób zainteresowanych. Przejście graniczne gdzieś na pograniczu niemiecko-polskim, małe scenki z życia okupowanej Warszawy oraz wyzwolenie Wałbrzychów. Tematyka była zdobycie przejścia granicznego i walki na granicy, to jest okres 39 rok i później sukcesywnie to się przesuwało aż do 45 roku do wyzwolenia przez armię radziecką przy udziale Wojska Polskiego. Wśród członków grup rekonstrukcyjnych nie zabrakło również kobiet. Przyjechaliśmy z Wrocławia, jesteśmy stowarzyszeniem Twierdza Wrocław. Przyjechaliśmy na zaproszenie grupy kolegów z Wałbrzycha, żeby wspomóc dzisiejszą inscenizację. Jednak nie tylko maszyny z okresu II wojny światowej można było zobaczyć na wałbrzyskim rynku. Ten pojazd przyjechał z Muzeum Broni Militarius Witoszowa. Jest to wersja Scott, przystosowany do utrzymywania łączności w poddziałach artylerii. Jego ciężar własny około 14 ton, centralne pompowanie kół, silnik 180 koni mechanicznych. Warkot silników motocykli słyszany był już z daleka. To jest tak wzorowane na Wehrmachcie, który tam jeździł, prawda, miał na wyposażeniu właśnie takie motocykle z koszem. To były ciężkie takie zaprzęgi. Silnik górnozaworowy, pojemność 750, prawda, skrzynia ze wstecznym, obsługa właśnie MG, karabin jest MG, co nie? MG-42 dokładnie, tam szybkoszczelność chyba, no duża była, to chyba była w granicach 800 na minutę, prawda? Później chyba czy nawet 1200 na minutę, a później zmniejszyli do 800, bo nie było potrzeby aż takiej, prawda? Obsługa takiego sprzętu było trzech żołnierzy, prawda? Dość często właśnie gońce też jeździli na motocyklach, były specjalne bataliony właśnie robione w dywizjach motocyklowe, prawda, do jakiejś tam szybkiej komunikacji. Opony? No opony to wiadomo, no to krosowe, terenowe, co nie muszą być, prawda, no to z tym, że tak jak mówię, no to jest jakaś tam kopia, to nie jest jakieś tam oryginalne tak. Wszystko, bo to... Widzę jeszcze ten granat u góry. Granat, dokładnie, jest i granat ręczny, to był granat ręczny, tam kabzel się odkręcało, od końca były fajnie wyważone, one to nie były jakieś tam odłamkowe, to po prostu jakieś gniazdo karabinów maszynowych się likwidowało. Fajnie się tym rzuca, są wyważone, są tego. O swoich pasjach z ciekawością opowiadali poszczególni reprezentanci grup rekonstrukcyjnych. Ciekawostką był pierwowzór dzisiejszych kładów. To jest protoplasta kłada, inaczej można powiedzieć, a to w zasadzie jest to pojazd militarny, który miał zastosowanie w okresie II wojny światowej. Główne zadanie było do ciągnięcia, czyli jako lekki ciągnik do armat PAK-37 i flak 20 mm przeciwlotnicza. No i główne zadanie między innymi to było dowożenie na przyczepce amunicję do gniazd karabinów maszynowych. A gniazda karabinów maszynowych z reguły były usytuowane na wzgórzach, na wzniesieniach. Miał bardzo szerokie zastosowanie, zależy w jakiej formacji był. Dla przykładu w Luftwaffe na przykład wyciągał samoloty z hangaru i rakietę V2 na stanowisko. W różnych formacjach w łączności ciągnął kable na Saharze. U generała Rommela miał wielkie zastosowanie z uwagi na to, że się świetnie poruszał po piaskach Sahary.
Organizatorzy zapowiadają, że za rok zorganizują równie ciekawą formę przedstawienia, a może nawet na większą skalę.